Rozdział ósmy. Tonący okręt. Robinson jedzie na rozbity statek. Świeże łupy. Ludożercy. Robinson ocala jedną z ofiar. Pierwsze słowa ludzkie od lat dwudziestu pięciu. Nowy towarzysz, piętaszek. Muszę tu opowiedzieć pewne wydarzenie, które na czas pewien odwróciło myśli moje od dzikich. Dnia 16 maja, jak wskazywał starannie prowadzony mój kalendarz, szalała od samego rana straszliwa burza z grzmotami i piorunami, a noc była tak okropna, że podobnej nie przeżyłem chyba jeszcze. Siedziałem do późna, czytając Biblię przy świetle małej lampki, gdy nagle z ogromnym zdumieniem posłyszałem od strony morza strzał armatni. Zerwałem się, Wybiegłem co prędzej po drabinie na szczyt mej góry i zaraz zobaczyłem na morzu błysk drugiego strzału, po czym w ciągu minuty nadpłynął huk od strony, gdzie prąd swego czasu uniósł mą łódkę na pełne morze. Były to niewątpliwie sygnały okrętu w niebezpieczeństwie, który wzywał w ten sposób na pomoc jakiegoś towarzysza swego. Zebrałem co prędzej ile mogłem suchego drzewa i rozpaliłem ognisko, gdyż chociaż nie mogłem pomóc załodze, powziąłem nadzieję, że sam uzyskam pomoc marynarzy. Płomienie buchnęły wysoko i dostrzeżono je widać z pokładu, gdyż zaraz buchnął strzał trzeci, potem dalsze, a wszystkie z tej samej strony. Przez całą noc podtrzymywałem ogień. Gdy się zaś rozjaśniło, zobaczyłem daleko na morzu jakiś ciemny przedmiot, Jednakże nie mogłem nawet przez lunetę rozpoznać, czy jest to okręt ożaglowany i płynący, czy też rozbitek. Wziąwszy strzelbę, ruszyłem śpiesznie na południowe wybrzeże wyspy Kurafie, gdzie mnie Ongiś porwał prąd. Rozpogodziło się tymczasem całkiem i ujrzałem z boleścią kadłub rozbitego okrętu, tkwiący na tych samych skałach, od których mnie zawrócił z powrotem ku wyspie prąd okrężny. To, co dla mnie było ocaleniem, Przyprawiło tych żeglarzy o zgubę. Dostrzegłszy przedtem wyspę, mogliby pewnie dopłynąć tu łodziami. Jak wzrok sięgał, nie było nigdzie czółna na morzu ni u wybrzeża. Żeglarze musieli przeto zginąć w ciągu nocy, albo też zabrani zostali przez ten drugi okręt, do którego skierowane były sygnały ratunkowe. Ponadto mógł ich porwać z łodziami prąd i unieść jak mnie na pełne morze, gdzie ich czekała długa męka śmierci głodowej. Myśli te wyciskały mi gorzkie łzy z oczu. Ach! zawołałem, czemuż to zginęli wszyscy? Dlaczegoż bodaj jeden nie uszedł cało i nie dopłynął tu, by mi zostać towarzyszem i powiernikiem, któremu mógłbym otworzyć serce swoje? Ogarnęła mnie nieznana dotąd potężna tęsknota za ludźmi i ból samotności. Bodaj jeden, tylko jeden choćby! wołałem tysiąc może razy, załamując ręce. Inaczej jednak postanowiły losy, i aż do ostatniej chwili mego pobytu na wyspie nie dowiedziałem się, czy cała załoga rozbitego okrętu poniosła śmierć, czy też może część jej znalazła ocalenie. Po kilku dniach ujrzałem z boleścią ciało młodego marynarza niesione ku wybrzeżu. Miał tylko krótkie płócienne spodnie i koszule, także nie mogłem rozpoznać jego narodowości. W kieszeniach znalazłem dwie złote monety oraz fajkę, która mnie ucieszyła znacznie bardziej niż pieniądze. Okręt osiadł na skałach tak daleko, że przez kilka dni nie mogłem się zdecydować, by jechać tam. Znałem już bowiem z doświadczenia niebezpieczeństwa żeglowania po tych wodach. Nie opuszczała mnie jednak myśl, że mogą się tam znajdywać żywe istoty, które bez mej pomocy zginą marnie, zaś w razie ocalenia będą mi pożądanymi towarzyszami. Pod wpływem tych rozważań, poleciwszy się Bogu, przysposobiłem mój stateczek do drogi. Wziąłem sporo chleba, duży dzban wody, kosz rodzynków, kompas, drugi dzban koziego mleka i duży ser. Potem oddawszy się raz jeszcze Bożej opiece, odbiłem od brzegu. Wiatr mi sprzyjał i po trzygodzinnej jeździe dotarłem do rozbitego okrętu, który sądząc wedle budowy musiał być pochodzenia hiszpańskiego. Tkwił wciśnięty pomiędzy dwie rafy. Część tylną zniszczyły już fale, a z masztów pozostały tylko niskie pniaki. Dziób przedni, lewa i przednia burta były jeszcze całe. Gdym się zbliżył do okrętu, wyskoczył na pokład pies i zaczął na mój widok szczekać i skomleć. Zawołałem nań, a on zaś skoczył bez wahania w wodę i podpłynął. Ja zaś wciągnąłem go do czółna. Był na wpół tylko żywy z wycieńczenia. Dałem mu chleb, który pożarł chciwie, potem zaś wody, którą jął pić tak gwałtownie, że byłby chyba pękł, gdybym mu nie odebrał wody. Przymocowałem mą pirogę do kadłuba i wszedłem na pokład. Straszny mnie uderzył widok. Zobaczyłem dwóch utopionych marynarzy zwartych w uścisku, co świadczyło, że statek musiał się znajdować podczas burzy dłuższy czas pod wodą. Prócz psa nie było żywej istoty na całym okręcie. Poza tym wszystkie towary, o ile zdołałem stwierdzić, zostały zniszczone przez wodę morską. Pod pokładem znalazłem dużo beczek, prawdopodobnie ze spirytusem i winem, ale były zbyt wielkie, by się do nich zabrać. Zabrałem dwie skrzynie marynarskie, nie badając ich zawartości. Łup mój byłby niezawodnie znaczny, gdyby, miast tylnej części, część przednia uległa zniszczeniu. Sądząc, wedle tego, co zawierały skrzynie marynarzy, okręt wiózł wielkie bogactwa i dążył prawdopodobnie z Buenos Aires do Hawany, stamtąd zaś do Hiszpanii. Prócz skrzyń wziąłem małą baryłkę wina. W kajucie znalazłem kilka muszkietów i duży róg pełen prochu, który zabrałem, zostawiając muszkiety. Posiadłem dalej szuflę do ognia oraz kilka miedzianych kociołków i dzbanów. Z tym łupem ruszyłem do domu, ponieważ zaś prąd zmierzał ku wyspie, dotarłem szczęśliwie, choć śmiertelnie znużony, do wybrzeża na godzinę przed zapadnięciem nocy. Przenocowawszy w czółnie, wyniosłem na ląd pozyskane przedmioty. W jednej ze skrzyni znalazłem piękne puzderko skórzane. Zawierało flaszki kryształowe z napojami spirytusowymi, zamknięte srebrnymi kapslami. Znalazłem tu dalej kilka doskonałych koszul, kilka tuzinów białych chustek do nosa oraz pstrych szalików, trzy woreczki złotych monet w sumie około tysiąca stu reali, sześć zawiniętych w papier złotych dublonów oraz kilka sztabek złota łącznej wagi jednego funta. Druga skrzynka zawierała trochę odzieży małej wartości i trzy flaszki doskonałego prochu. Łup mej wyprawy był tedy mały. Zwłaszcza że pieniądze uważałem za coś jak piasek pod stopami i oddałbym je za kilka par dobrych pończoch i trzewików. Zabrałem co prawda trzewiki utopionym marynarzom i znalazłem jeszcze jedną parę w skrzyni, ale nie były one dobre i użyteczne dla mnie. Obok trzewików znalazłem w ostatniej skrzyni jeszcze woreczek z pięćdziesięcioma realami. Przeniosłem te rzeczy do swej jaskini, gdzie złoto musiało czekać chwili powrotu do ojczyzny, by mi być w ogóle użyteczne. Potem umieściłem pirogę w dawnym porcie i zabezpieczyłem ją tam. W fortecy mojej nic nie zaszło tymczasem, ponieważ zaś rozbity okręt nie przedstawiał dla mnie już nic ciekawego, przeto przestałem o nim myśleć i wróciłem do zwykłych zajęć domowych. Minęły długie miesiące, w ciągu których po prostu nawykłem do tego stanu wytrwałej czujności, nie zaniedbując jednak niczego dla ochrony przed dzikimi. Mimo wszystko przeraziło mnie wielce, gdym pewnego dnia zobaczył aż pięć kanu na wybrzeżu po mojej stronie wyspy. Wszystkie były puste, i daremnie rozglądałem się za ludożercami. Strach był uzasadniony zupełnie. Gdyż każde czółno mogło pomieścić czterech do sześciu ludzi, a przeto miałem tuż pod bokiem dwudziestu lub trzydziestu nieprzyjaciół. Zakłopotany wielce, jak sobie dam radę z tą bandą, przysposobiłem mą fortecę do obrony w sposób już opisywany i przesiedziałem tu długi czas, nie wiedząc dobrze, co począć. Czekałem i nadsłuchiwałem przez parę godzin. Nie doczekawszy się jednak niczego, oparłem muszkiety o skałę tuż pod drabiną. Wyszedłem na wierzch góry. I spojrzałem ku wybrzeżu. Przez lunetę naliczyłem trzydziestu dzikich. Rozpalili wielkie ognisko i tańczyli wokoło niego, skacząc i wykonując barbarzyńskie ruchy. Patrzyłem, a serce mi biło gwałtownie. Niedługo dzicy przywlekli z czułem dwie ofiary, które miały być zarżnięte. Jeden z jeńców padł zaraz rażony ciosem maczugi czy drewnianego miecza, a trzej dzicy rzucili się nań, krojąc na części. I przysposabiając zeń pieczeń, drugi jeniec stał nieco z boku, czekając swej kolei. Zdjęto z biedaka więzy i nie zwracano nań uwagi, tak jakby nie przypuszczano, że ma ochotę żyć dalej. Było tak jednak, gdyż nagle, korzystając z chwili, porwał się i ją uciekać z nieopisaną szybkością wprost ku mej fortecy. W pierwszej chwili uczułem wielki strach. Cóż miałem począć, gdyby cała czereda ruszyła za zbiegiem? Opanowawszy się jednak, pozostałem na stanowisku i odetchnąłem zaraz z ulgą, zobaczywszy, że tylko trzech dzikich goni uciekającego. Za chwilę nabrałem otuchy. Zbieg był bowiem dużo zwinniejszy od prześladowców. I gdyby wytrzymał bodaj przez kwadrans jeszcze, musiał się ocalić. Pomiędzy biegnącymi a moją fortecą wiła się rzeczka, która mi służyła za przystań, ile razy zwoziłem towary z okrętu. Zbieg musiał ją przebyć w pław, by nie zostać schwytany. Dopadłszy brzegu, skoczył bez namysłu w wodę, mimo że była wezbrana skutkiem przypływu i dawszy około trzydziestu pchnięć, wylazł na przeciwległy brzeg, po czym miał zmykać dalej z tą samą szybkością. Zauważyłem, że spośród trzech dzikich dwóch tylko umiało pływać, trzeci został na brzegu. Przyjrzał się płynącym towarzyszom, a potem zawrócił z wolna ku wybrzeżu morskiemu. Dwaj ludożercy spisywali się dzielnie, ale zużyli na przebycie rzeki dwa razy tyle czasu, co zbieg. Patrzyłem na to wszystko i nagle przyszło mi na myśl, że ratując życie tego biedaka, mogę sobie pozyskać sługę i towarzysza, co zdawało się być nawet zrządzeniem opatrzności. Zbiegłem tedy śpiesznie na dół, chwyciłem oparte o skałę muszkiety i ruszyłem co sił naprzeciw zbiega. Droga wiodła w dół ze wzgórza, przeto w ciągu kilku minut zdołałem oddzielić sobą ściganego od pogoni. Krzyknąłem zbiegowi kilka wyrazów i jąłem czynić gesty przyjacielskie, gdyż wiedziałem, że samych słów nie rozumie, co go jednak przeraziło wyraźnie gorzej jeszcze od wrogów, którzy tymczasem nadbiegli. Chwyciwszy muszkiet za lufę, obaliłem jednego z nich ciosem w głowę. Kula byłaby go pierwej dosięgła, ale chciałem uniknąć huku, który mógł zwabić resztę bandy. Nie brałem pod uwagę, że dzieli mnie znaczna odległość od miejsca, gdzie ucztują, więc ani strzału słyszeć, ani dymu widzieć nie mogą. Drugi dzikus przystanął przerażony upadkiem towarzysza. Gdy zaś podbiegłem ku niemu, położył strzałę na cięciwie łuku. Nie miałem innego wyjścia, jak strzelić, gdyż trafiłby mnie niezawodnie. Zabiłem go na miejscu. Biedny zbieg patrzył ze strachem, jak w jednej chwili załatwiłem się z jego obu wrogami i sądził niezawodnie, że teraz kolej na niego. Krzyknąłem nań ponownie i zachęciłem gestami, by się zbliżył. Zrozumiał dobrze. Podszedł parę kroków, ale przystanął znowu drżąc na całym ciele. Pewny był, że zostanie wzięty w niewolę i zabity jak tamci. Dawałem mu znaki przyjacielskie, jakie tylko wymyślić byłem w stanie. On zaś zbliżał się z wolna, stając co krok, potem zaś ukląkł pokornie, dziękując w ten sposób za uratowanie życia. Uśmiechnąłem się doń i poleciłem przyjść całkiem blisko. Uczynił to na koniec. Ukląkł przede mną i ująwszy mą stopę, postawił sobie na karku, co znaczyło, że chce być odtąd mym sługą i niewolnikiem. Podniosłem go, objąłem i zacząłem głaskać. Słowem na wszelkie sposoby starałem się przekonać go o mych przyjacielskich uczuciach. Czekała mnie jednak inna jeszcze robota. Dzikus zwalony na ziemię ciosem kolby zaczął się poruszać, gdyż był tylko ogłuszony. Pokazałem go memu ocalonemu ten zaś wyrzekł parę słów co prawda nie zrozumiałem ich ale wzruszyły mnie one bardzo albowiem były to pierwsze od lat dwudziestu pięciu słowa ludzkie jakie usłyszałem nie stało jednak czasu na rozmyślania gdyż dzikus usiadł i zaczął się rozglądać tak groźnie wokoło że biedny zbieg znowu zaczął drżeć wymierzyłem doń z drugiego muszkietu ale ocalony zaczął mi dawać znaki, bym mu pożyczył mej szpady. Chwyciwszy ją, przyskoczył do nieprzyjaciela i jednym cięciem odrąbał mu głowę. Zdziwiło mnie to wielce, gdyż sądziłem, że mój protegowany nie miał dotąd w ręku broni siecznej, z wyjątkiem chyba drewnianego miecza, o czym już wspomniałem. Potem jednakże dowiedziałem się, że owe drewniane miecze dzikich są tak twarde, ostre i ciężkie, iż można nimi odcinać ręce, nogi i głowy nawet za jednym ciosem. Dokonawszy tego, wrócił do mnie mój protegowany uśmiechnięty triumfalnie i położył mi u nóg broń oraz głowę nieprzyjaciela. Nie mógł pojąć, jak zdołałem z takiej odległości bez łuku zabić napastnika i poprosił gestami, bym mu go pozwolił obejrzeć. Skinąłem głową. On zaś podbiegłszy do zabitego, zaczął go obracać. Zdumiony krągłą raną po środku piersi, w której nie tkwiła strzała, zabrał łuk i strzały nieprzyjaciela i wrócił do mnie. Ja zaś obróciłem się w zamiarze wracania do fortecy, dawszy mu przedtem do poznania, że ma iść ze mną oraz że niedługo możemy mieć na karku całą bandę napastników. Dziki spytał mnie gestami, czy ma pogrzebać ciała zabitych, by inni ich nie zobaczyli. Pochwaliłem go skinieniem, on zaś wziął się zaraz do roboty. Niesłychanie szybko wykopał rękami w ziemi dwie dziury i zagrzebał w nich zwłoki, tak, że cały obrządek nie potrwał dłużej nad kwadrans. Zaprowadziłem mego protegowanego do domu, to znaczy na razie nie do fortecy, ale do nowej mej jaskini w głębi wyspy. Tutaj dałem mu chleba, pęczek rodzynków i dzbanek wody. Rzucił się łapczywie na chłodny napój, potem zaś na pożywienie, z czego wywnioskowałem, że musiał długo pościć. Gdy się orzeźwił. Wskazałem mu legowisko ze słomy ryżowej i koców, dając gestem polecenie, by spoczął. Usłuchał natychmiast i zaraz zapadł w głęboki sen. Mogłem się teraz dokładnie przypatrzyć memu towarzyszowi. Był to piękny, okazały mężczyzna o członkach silnych i elastycznych, niezbyt rosły, ale harmonijnie zbudowany, w wieku około lat dwudziestu sześciu. Wyraz twarzy jego nie był wcale dziki ani zuchwały, przeciwnie, nawet szczery. Śmiały i męski, zaś uśmiech, jaki przedtem już dostrzegłem, świadczył o serdeczności godnej każdego cywilizowanego Europejczyka. Włosy miał długie i czarne, ale nie wełniste jak murzyn. Czoło szerokie i wysokie, zaś oczy wielkie i ogniste. Nade wszystko spodobała mi się piękna, ciemno-oliwkowa barwa jego skóry. Twarz była krągła, nos cienki nie zaś szeroki jak u Afrykanina. Zaś pomiędzy kształtnych warg. Błyskały zęby przypominające kość słoniową Podczas jego snu wyszedłem w zagrodzenie, by wydoić kozy Ale w niespełna pół godziny wybiegł z jaskini Spostrzegłszy mnie, zbliżył się szybko I legł przede mną na ziemi, usiłując mi wyrazić na wszelkie sposoby Swą wdzięczność, pokorę i gotowość do usług W końcu postawił sobie znowu na karku mą stopę Także nabrałem pewności, iż pragnie służyć wiernie do końca życia Rozumiałem większość jego gestów i starałem się ze swej strony zapewnić go o mojej życzliwości. Potem zacząłem do niego mówić, powoli i wyraźnie. Na sam przód wyjaśniłem mu, że będzie odtąd nosił imię Piętaszek, ponieważ w piątek nastąpiło jego ocalenie. Potem nauczyłem go słowa Pan, dając do zrozumienia, że tak ma mnie zwać. W końcu zaś poznał słowa Tak i Nie i pojął szybko ich znaczenie. Następnie wziąłem garnek z mlekiem i pokazawszy mu jak maczam w nim chleb i jem, poleciłem mu zrobić to samo. Usłuchał zaraz i zaczął wysławiać gestami uniesienia dobroć tego jadła. Spędziłem z nim w jaskini noc, zaś o świcie ruszyliśmy do domu, przyczyn dałem mu do zrozumienia, że otrzyma podobną do mojej odzież, gdyż był dotąd goły zupełnie. Gdyśmy mijali miejsce pogrzebania obu zabitych, Piętaszek spytał mnie gestami, czy by nie należało wykopać ciał i pożreć ich. Przypuszczenie to napełniło mnie taką odrazą, że mnań napadł rozgniewany, starając się wyjaśnić, jak hańbiącym i przeciwnym naturze jest ludożerstwo. Jednocześnie rozkazałem mu iść za sobą, co też uczynił z wielką pokorą i uległością. Wyprowadziłem go na szczyt wzgórza celem zobaczenia, czy dzicy są jeszcze na wyspie. Przez lunetę rozpoznałem wyraźnie miejsce, gdzie ucztowali, ale czułem nie było nigdzie. Przeto oczywiście odpłynęli, nie troszcząc się o swoich dwu towarzyszy i jeńca. Nie poprzestałem na tym odkryciu. Nabrawszy bowiem odwagi, uczułem też ciekawość. Dałem piętaszkowi szpadę, kazałem mu wziąć łuk i strzały jednego z zabitych, czym umiał się doskonale posługiwać, oraz zawiesiłem mu przez plecy jeden muszkiet. Sam wziąłem dwa muszkiety i tak uzbrojeni wyruszyliśmy w drogę ku wybrzeżu Przysposobiony byłem na wstrętny widok To jednak, co zobaczył jako resztki uczty ludożerców Odebrało mi niemal przytomność Natomiast piętaszek pozostał obojętny Uważając wszystko za rzecz całkiem naturalną Wybrzeże pokrywały ludzkie kości Biały piasek przesiąknięty był krwią A wszędzie leżały spore kawały mięsa nadgryzione i na poły zwęglone Zobaczyłem trzy czaszki, pięć rąk oraz kości z trzech czy czterech nóg i inne szczątki ludzkich ciał. Piętaszek objaśnił mnie gestami, że dzicy przywieźli tu czterech jeńców, by ich zjeść. Trzech dostarczyło mięsa na ucztę, czwartym zaś był on sam. Na pobliskim lądzie stałym odbyła się wielka bitwa pomiędzy jego szczepem a sąsiednim. Piętaszek i wielu innych popadli w niewolę, a jeńców rozwieźli zwycięzcy w różne odległe strony w celu pożarcia ku czci zwycięskiej bitwy. Kazałem mu zebrać straszne szczątki na jedną kupę, nałożyć drzewa i rozpalić wielkie ognisko, by zetlały na popiół. Spostrzegłem, niestety, że patrzy na te ochłapy z pewnym łakomstwem i chętnie by połknął kawałek, gdyż sam zaliczał się też do ludożerców. Okazałem jednakowoż takie oburzenie, że pokonał chętkę i szybko spełnił mój rozkaz dałem mu do poznania iż go zabiję natychmiast za najlżejszą oznakę instynktu ludożerczego oczyściwszy to miejsce powróciliśmy do mej fortecy i tu zabrałem się zaraz do przeobrażenia piętaszka zewnętrznie przynajmniej w nowego człowieka dałem mu krótkie płócienne spodnie zabrane z drugiego okrętu a po małej poprawce były nań zupełnie dobre. Potem uszyłem kaftan z kozich skór, co mi poszło dobrze, gdyż z biegiem lat wyuczyłem się porządnie krawiectwa. Na koniec ofiarowałem mu czapkę ze skóry zajęczej, lekką, elegancką i nadzwyczaj modną. Piętaszka radowało wielce, że jest ubrany jak sam jego pan. Co prawda odzież ta zawadzała mu z początku. Nie mógł sobie dać rady ze spodniami, zaś rękawy kaftana obcierały mu skórę na ramionach i pod pachami. Rychło jednak ustały te niedomagania i ubranie stało się mu równie jak mnie niezbędne Dnia następnego wystawiłem pomiędzy obu wałami mały namiot na mieszkanie dla piętaszka Jak wspomniałem, otwór w skale wychodził na to właśnie miejsce Teraz zamknąłem go drzwiami otwieranymi z wnętrza tak, że piętaszek nie mógł się wbrew mej woli tam dostać Krąg otoczony pierwszą palisadą miał teraz nakrycie z pni i grubej warstwy słomy ryżowej Zaś otwór na drabinę przeznaczony zamykała ciężka, spadająca klapa. Poza tym każdego wieczoru zabierałem wszystką broń do wnętrza. Piętaszek był to dzikus o nieznanym mi zgoła usposobieniu i byłbym bardzo nierozsądny, zaniedbując środków bezpieczeństwa i ufając mu lekkomyślnie. Okazało się to potem zbyteczne, gdyż w piętaszku pozyskałem przyjaciela wiernego, uczciwego i oddanego zupełnie. Nie miał on żadnych zachcianek nie był opryskliwy, niechętny czy zuchwały. Przeciwnie, zawsze okazywał pogodę, usłużność i posłuszeństwo bezwzględne. Pokochał mnie z całego serca jak syn ojca i w razie potrzeby oddałby był chętnie za mnie własne życie. To też niedługo zaniechałem wszelkich ostrożności i zamieszkaliśmy wspólnie pod jednym dachem. Uczyłem go z wielkim upodobaniem, chcąc zeń mieć nie tylko miłego, ale także użytecznego towarzysza. Przede wszystkim musiałem wpoić mu znajomość mego języka dla szybkiej wymiany myśli. Słuchał bacznie mych słów, a ile razy je tak wyraźnie powtórzył, żem go mógł zrozumieć, radował się jak dziecko. Życie nabrało teraz dla mnie nowej wartości. Uczułem się na wyspie jak we własnym domu. I gdyby nie strach przed dzikimi, chętnie byłbym się zgodził pozostać tu do ostatniej chwili życia.